Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto ponownie Lords of the Fallen. No i zgodnie z tym co obiecałem, jak widzicie, postać się zmieniła. Po prostu pobawiłem się w runy. I proszę, dzięki runom szczęścia w pancerzu mam prawie kompletną żywą legendę, połączoną trochę jeszcze z wytrwałością. Bo niestety, nie będę ukrywał, nie jestem w stanie jeszcze aż tak wycisnąć, wiecie, najlepszych przewrotów. Ale spokojnie, damy radę. Oczywiście standardowo walczę tym mieczykiem, co ostatnio. Ale można powiedzieć, że zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Patrzcie. Nasza rękawica posiada teraz inną runę. Jest to konkretnie runa mocy. A, no jasne. Jeśli nie mylę, Flawless, czy jakoś tak, czyli ta najlepszej jakości. Bo sprawdziłem trochę, jak się nazywają nazwy run poszczególnych, dlaczego mają różne kolorki i takie tam inne rzeczy. Oczywiście. No i okazuje się, że te z pomarańczową nazwą nazywają się Flawless, czyli takie nieskazitelne czy coś. Ale mniejsza o to. Wiecie, po prostu najlepszej jakości runy szczęścia. Tam sobie wszystkie, które miałem, powsadzałem w to wszystko, żeby można było. Niestety moja broń nie posiadała, no tych, jak to się nazywa, miejsc na runę, więc... No broń niestety jest czysta. No, ale na szczęście, jak widzicie, rękawica się ulepszyła. Nie wiem tylko, czy jest w stanie atakować duchy. Bo nie wiem, no po prostu najprościej w świecie, tak trochę się już plączę. Nie jestem przekonany, czy nie bije teraz fizycznie. Dobra, nieważne jak bije, jest wystarczająco dobra, żeby pokonywać duchy jednym strzałem. Jest dobrze. No, oczywiście, żeby nie było dalej, będę walczył tym mieczykiem, bo jednak, jak sam pokazałem, prędkość tej broni jest po prostu dla mnie zbawienna. A jednocześnie dzięki niej... Dobra, może inaczej, bije ona więcej niż kosa. Mniej trochę niż topór, ale... Taki topór, młot. Ale nie ukrywam, tym młotem nie chcę walczyć za bardzo. Poza tym, że muszę walczyć tym młotem przeciwko niszczycielowi. Żeby nie było, nie wiem do końca gdzie idę, więc proszę mi tutaj nie oskarżyć, gdzie idę w zły sposób czy coś. Jak mówię, najprościej w świecie, nie wiem co, jak, gdzie. Ostatnio myślałem, że widziałem trasę do niszczyciela, ale oczywiście nope. Musiało się okazać, że to jest tylko jakiś pomniejszy gościu do pogadania. Okej. Teraz mam tutaj kolegę znowu. Teraz najważniejsze pytanie, gdzie jest jego serce? Bez niego tego nie pokonam. Wow, aż tak miło się patrzę, jak tak mało biją. Dobra. Jego serce jest tam. Tam mamy otwarte drzwi, oczywiście, że nie. Ale przynajmniej mam podpowiedź, gdzie może jest dalszy ciąg. W też wypadku nie będę się tym przejmował wielce. Zobaczmy, czy można jakoś tam dojść. O, no tak, jest tu jakieś przejście. Nie wiem, czy to jest mądre, że tutaj idę. Prawdopodobnie będę musiał skoczyć. Opa. Dobra, udało się. Serio, tylko skrzynka. Oj, zawiodłem się. Głownia kostura. Okej. Nie wiem na co mi to. Sądzę, że też mam jeszcze w kieszeni. Tutaj ostatnio przeglądając, zauważyłem coś takiego jak drzewiec. Zaraz wam go pokażę. Proszę, głownia kostura i drzewiec. Widzicie to? Zawsze nie ma tu żadnego opisu, nic, więc. Nie będę ukrywał, nie wiem na co to. No ale jest. Chociaż mam teorię taką jedną, delikatną, nie będę ukrywał. Prawdopodobnie będzie to... Te dwa przedmioty będą potrzebne do złączenia w coś innego. No, ale to tylko teoria, więc... Żeby nie było. Nie myślcie o tym, że ono jest prawidłowa czy coś. No dobra. No to błądzimy dalej. Miejmy nadzieję, że odnajdę to, czego szukam. Chociaż... Już widać, że źle idę. Tak.
Nie wiem. Powiem szczerze, ja już nie wiem jak, gdzie, kiedy mam iść. Chociaż są jakieś dziury. A, bezdenna dziura, okej. Okay. Lepiej tam nie włazić. Zamknięte oczywiście. No właśnie, coś leży. Tylko runa. Nieźle. Połowa życia z jednego strzału. No teraz to mogę szczerze powiedzieć, że rękawica stała się potężna, jak tylko wsadziłem tam inną runę. Ale dobra, skoro już przy tym jesteśmy, to chyba jedyna sensowna trasa prowadzi tędy. Chociaż nie do końca jestem pewien co do tego wszystkiego. Nie, wiecie co, chciałbym tędy iść i mówię, mi się wydaje, że tędy byłoby jakaś prawidłowa, ale nie jestem w stanie po prostu powiedzieć tego, no, na pewno. Zatem, no, jeśli mam to zrobić, musiałbym się pozbyć tej dwójki. A jak mag wielkim problemem nie jest, tak ten drugi koleżka już, no niestety, ze względu na brak dostępu do jego serca jest, i to bardzo. A, super. I teraz mi to wyrzuciło gdzie? Aha, do sal pająków, tylko że od innej strony. No dobra. Szczęście, jak widzicie, oni nie są problemem teraz. Ale nie zmienia to faktu jednak, że no, jak mówiłem, nie wiem, którędy tam iść. Więc dobra, może powiedzmy, że zaufam intuicji i pobiegnę tam, gdzie ostatnio był ten wielki potwór. I później na bazie tego jakoś poszukam innego przejścia. Ewentualnie pójdę tu. Okej, dobra, nie wiem czy byłem w tym miejscu. Może tak, może nie. Jak mówiłem, mam kiepską pamięć, bo ostatnio tak trochę... A dobra, czy to jest ta trasa do tego potwora. Dobra. Nie wiem, czy robię dobrze wracając tutaj. No, w najgorszym wypadku po prostu zawrócę czy coś. Tylko tak, zanim coś to muszę sprawdzić, czy mam okruch jedności ducha. Okej, nawet 6. Więc sprawdzę teraz coś, co chciałem sprawdzić od początku. Da się tu wskoczyć, okej. Ale no, nie pomaga to w żaden sposób. Chociaż... czy aby na pewno... Nie, wygląda to, że... doprowadziłem teraz do swojej śmierci. No, nie będę ukrywał, zrobię to teraz już umyślnie nawet. Nie widziałem żadnego przejścia innego. Jak mówię, mam pełno okruchów jedności ducha, to teraz nawet nie będę czekał, tylko używamy jeden. No. I poszukiwania trwają nadal. Swoją drogą chyba przełączę rękawice na tryb uderzenia. W uderzeniu dla ciekawskich mam dalej tą runę, która oddaje HP. I to był błąd, że użyłem tak zdecydowanie. Spokojnie, i tak się zaraz go pozbędziemy. Aha. Czyli za uderzenie go wtedy dostaje się takie mocne podpalenie, które mnie zabija bardzo szybko. Dziwna sprawa. Ale dobra, nie będę się może na tym skupiał. Pewnie kolejna runa. A nie, okruch odporności na błyskawice. Dobra, szybciej zarzucaj swoją osłonkę. No dobra, przechodzimy ten po raz kolejny. Swoją drogą, tam też jest jakieś przejście, nie wiem czy w ogóle je sprawdzałem. Więc nie to albo nie, albo jeśli sprawdzałem, to i tak już nic z niego nie pamiętam. Tak, czarodziej. Zapomniałem, że czarodziejów to trzeba
z miecza. Powiem wam całkowicie szczerze teraz już. Nie wiem. Pewnie byłem tutaj. Jak mówię, nie kojarzę, więc pozwólcie, że... Dobra, pająki to już potwierdzam i wszystko. No, oczywiście, że byłem. Oj, niestety. Moja wiedza na temat tej lokacji jest tak załamująca, że w sumie... Chyba nie odnajdę nigdy tego gościa. Bo w sumie tutaj coś jest. Jakby był jakiś przeskok zrobić. Ja nie będę tego żałował, ale... Czemu nie? Mogę sprawdzić. Może znajdę tutaj jakimś magicznym trafem właśnie sekretne przejście czy coś. No proszę. Czyli jednak coś jest na rzeczy. Klucz do prawego skrzydła. Wiecie co, coś mi mówi, że tutaj nawet miałem wejść w ten sposób. Dobra. Pozbywamy się gościa. Oczywiście będzie musiał nam pokazać jeszcze pięknie, gdzie jest jego serce. Dobra. Nie było tematu. Mamy kolejne serce załatwione. Wow. Wiecie co, nie będę wysoko miał gdzie lepiej niż myślałem. Uwaga, uwaga. Uwielbiam już tą rękawicę. Moich znienawidzonych wrogów mam na 2 strzały z niej. Po prostu super. Chociaż dobra. Nie wiem, jakby to było z moim mieczem czy coś, ale wiecie, nie będę sprawdzał. Nie ma co ryzykować. No nieźle. Dobra. Widzę tam ducha. Tego się pozbędę już zawczasu. Ale żeby nie było, nie mam zamiaru jeszcze tutaj iść. Najpierw chciałem zobaczyć to wszystko. I czy mamy tutaj to, o czym ja myślę? Proszę bardzo, kolejny skrót. I to ten już akurat znam nawet. Nieźle. Bardzo nieźle nawet. Super. To teraz spokojnie, z czystym sumieniem mogę iść już tutaj do czarodziejka. Oczywiście nie mam tarczy, żeby unikać jego ciosów przy jej użyciu. Trzeba w sumie je blokować, ale spokojnie. Jaki problem ten powinien być? Dobra. Oczywiście wiem, że mnie to też rani. Nie musicie o tym wspominać. Po tym to widać, ale no niestety innej opcji nie było. Dobra. I... Runa w otwór. Całe szczęście, że miałem jeszcze jakąś pojedynczą runę. Dobra. Miejsce chyba prawie całkowicie poboczne. Żebym nawet mógł powiedzieć, że całkowicie prost. Jak na razie, dopóki gram w to i w ogóle, czy tam jak gram w sumie, niż bardziej już dopóki, nie zaobserwowałem, żeby runy były wymagane, typ zapieczętowane do przejścia gry. Wieczna legenda. Hełm. Nie zmienia to jednak, że ten hełm nie pozwala na runy. Dobra. Dobra, spokojnie, Gwiezdny Kluczu, dasz radę. Radę, odzyskasz swoje 62 tysiące duszów. Że tego świecą doświadczenia, nie duszów. To nie Dark Souls, przecież. Okej, czarodziej padł. Teraz ta bestyjka. Ona jest na 2 strzały, o dziwo. Ale spokojnie, wielkich problemów raczej robić nie powinna. Nie zostawił po sobie niczego. I okej, mamy oponenta. Ich tu będzie chyba 2. Ale nie powinno to być problemem, jak widzicie. O, super, pies się rozszczekał. I całe szczęście ustawienia mikrofonu, który mam obecny, powinny... Albo go wytłumić całkowicie, albo prawie całkowicie. Jeśli natomiast słyszycie te wszystkie hałasy, wybaczcie, ale... No, i tak mam już zrobione wszystko, co mogę, żeby... Ja był słyszalny, na całe otoczenie nie było. Dobra. Ponownie tutaj mamy ducha, czyli z rękawicy.
I teraz trzeba przyspieszyć kroku, bo zaraz mamy czarodzieja. A jego trzeba, jak wszyscy wiedzą, no... personalnie bardziej. Zanim pójdę znowu tam czy coś, to nie. Tym razem muszę po prostu być przygotowany lepiej. Okej. I tym razem jestem gotowy na to, co tam mnie czeka. Okej, dobra, czyli... jest gorzej niż myślałem, mnie zawsze jednym strzałem być zabijał. Przynajmniej na obecność. Zresztą w sumie na obecność, tak, na obecny moment. Dobra. W takim też wypadku, niestety, jestem wręcz przymuszony do zmian strategii. Muszę po prostu, wiecie, zrobić to w taki sposób, żeby... No dobra, co ja tutaj będę tak się plątał? No rękawicą go po prostu. Innej opcji nie widzę. Oczywiście, jak widzieliście, użyłem tego kryształka do odzyskania. Po prostu nie czuję, żeby to ryzyko, że on mnie uderzy zanim odzyskam, było tego warte. Tym razem przynajmniej. Dobra. Tam chyba będę musiał mieć gotowy czar spowalniania, zdecydowanie. Jeśli rzucę go w okolicy tamtego gościa, prawdopodobnie bym miał przynajmniej chwilę spokoju z nim. Przez jego powolne ruchy. Dobra. I po czarodzieju. Pewnie runa? Nie. Okruch magii. Właśnie, tam coś jest. Dziwne, że tego nie podniosłem wcześniej. Chociaż byłem zapatrzony runicznymi drzwiami, więc... Dobra. I uwaga, uwaga, uwaga. Upadły na pierśnik. Okej. Czyli... jeszcze cięższa, a zarazem lepsza zbrojka. Fajnie. Prawdopodobnie będę z tego korzystał później. Patrzcie, jakie fajne. Ale mówię to trochę później, bo najpierw muszę umieścić tam runy szczęścia. Najlepiej zdobyć jeszcze kilka tych lepszych szczęścia, których obecnie nie posiadam. O, poszło nawet nieźle. Dobra. Gdzie to jest? Otępienie. W sumie to moja ostatnia nadzieja. Zarzucić na niego otępienie. Tylko zanim coś, to serce trzeba. A nie, dobra, ten atak po prostu jest taki zabójczy. Sam w sobie on nie jest aż tak mocny. Dobra. No, udało się nawet. Dobra. I mamy w sumie... checkpoint. Dobra. Nawet z tego skorzystam. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie. Prawdopodobnie nawet nie wiem, dokąd to prowadzi. Dobra. To my się go pozbędziemy raz na dobre. Bo zauważyłem, że ogólnie mówiąc, ci nasi bez serca, że tak ich nazwę roboczo, nie powracają, więc w tym momencie pozbyliśmy się kolejnego sporego zagrożenia z tej lokacji. No ale niestety nie zmienia to faktu, że dalej nie wiem, którędy iść do niszczyciela. Więc no... może powiem wam szczerze... najwyższy czas prawdopodobnie... poszukać...
podpowiedzi w miejscach, w których byliśmy. To już niejednokrotnie. Tutaj jest to, okej. Pamiętam, że to właśnie były jedne zamknięte drzwi. Nie ukrywam, są one dla mnie jak na razie największym szansem, że tak to trochę dziwnie powiem po swojemu. Czyżby? Tak. Mamy klucz do tego miejsca. Dobrze. Oj. Co? Iż się stara rękawica zrobiła? No, zresztą mniejsza o to. Serio? Tylko tyle. Wieczna legenda i zgniatacz. Dobra, wieczna legenda waży 11. Bardzo podobny do startowego pancerza wojownika. Nie ukrywam, prawdopodobnie w to będę musiał się wyposażyć. Nie wiem jak z tym, ale dobra, w końcu wracamy do żywej legendy, nie do wiecznej legendy. I cóż, mogę tak chodzić i bić w sumie wiecznie, ale drogi do niszczyciela mi to nie wskaże, więc prawdopodobnie będę musiał sam trochę poszukać jakiejś ścieżki, czegoś, wiecie, takiego jednego, że tak nazwę, cichego aspektu, który odmieni mój los. Ale mniejsza o to. Zajmę się tym za chwilę samemu ewentualnie. A, i znowu wylazłem w tym miejscu, okej. Nie będę was okłamywał, już to dla mnie jest naprawdę niezrozumiałe, gdzie, co, jak. Ale dobra. Widzimy się za chwilę, jeśli znajdę jakąś nową trasę czy coś. Wiecie co, ja to naprawdę jestem królem ślepoty. Przebiegam tędy tyle razy, a ani razu ostatnio nie sprawdziłem tego pokoju. No patrzcie, tam se sterczy mój przeciwnik. There must be something that has been keeping people from finding a way inside the hand of fallen Adir for so long. All the tales of people who have been in this chamber have something in common. They were shocked by something. No cóż. Wiecie, idziemy tam, ale zanim coś, to proszę, widzicie. Muszę tylko zrobić jedną rzecz, oczywiście. Pozbycie się jego. Aha. Wiecie, wolę się odnowić tutaj, niż coś mieć nie tak. Potem znowu i oczywiście bierzemy młota. Jak sam Antanas nam powiedział, musimy odpowiedzieć błyskawicą na błyskawicę, żeby dostać jakąś tam lepszą nagrodę. Więc dobra. Zróbmy to. Jak to mówię, klasyk Leroy Jenkins i tyle. To powinien to wywrzeszczeć bardziej głośniej. I mamy właśnie naszego oponenta. Jezu, przedostatni boss całej gry. Już lada moment czeka mi spotkanie z Bogiem, pokonanie go i... Okej. Okay. Mam porządną miniaturkę na dzisiaj. Wow. Chyba jest mocno odporny na żywioły. Całe szczęście, chociaż ten kamień zabił mu 75. Plus jeszcze jest taki, że w sumie, mimo to, że mało mi bije, on też sam w sobie nie jest jakiś trudny do pokonania, przynajmniej na razie. No, tylko no. Nie będę ukrywał. Mój młotek ten, nie. O Jezu, on jest za wolny dla mnie. Walka będzie ciekawa, nie ukrywam. Ale wątpię, żebym dotrzymał, powiedzmy, żeby mi się chciało nawet próbować swoich sił w wykonaniu challenge'a. Po prostu za mało to bije. Wow. Hmm.
Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Wow, jejuśku. Czy wy to widzieliście? Nie, ja muszę spróbować innej sztuczki. Otępienie. Nie wiem, jak ono ma zadziałać na niego, ale to jest moja chyba jedna nadzieja. Znacznie spowalnia jego ruchy, jak z obroną. Nie no, nie będę ukrył, nie czuję różnicy. No dobra, wiecie co? Nie będę ukrywał, chciałem zrobić to bardziej tak na jełopa, niby nie wiem co i jak, ale... Malutki spoiler. Wiem, jak konkretnie zdobyć to wszystko, więc... Chociaż w sumie znam konkretny wynik. Bo nie jest to, żeby bić go tylko bronią błyskawicową, a konkretnie, żeby dobić go bronią błyskawic. Więc wiecie... Mogę póki co używać mojego mieczyka. Jeśli tylko oczywiście uda mi się go trafić. No i to jest dużo lepsze. 60 parę na szybkich ciosach. Ojej, Jóźku, no i to ja właśnie lubię. Prędkie obrażenia, nie muszą być aż takie duże, ale chociażby szybsze. I najpierw, żeby jeszcze mało energii, to żarło. Chociaż wiecie co? Powiem wam szczerze, nie wiem, czy ja dopełnię wyzwania, czy... Nie odpuszczę sobie go po prostu, żeby dobić gościa całkowicie mieczykiem. I rękawicą. Rzecz jasna. A teraz jest dobra okazja. Ale muszę przyznać, spodziewałem się tamtego wielkiego czegoś, że to będzie ten niszczyciel. Bo ten nie wydaje się być aż taki budzący grozę czy coś. Jak tamto coś. Dobra. Ojej, już. Nie. I co teraz? Dobra, przynajmniej moje uzdrowienie zaskoczyło, więc... O tyle łatwiej jest, że właśnie... Dobra, powiem wam szczerze, nie wyobrażam sobie tutaj teraz walki z inną bronią. Czy inną magią. Aha. Czyli on zawsze mi po prostu tym trafia. Dobra. Nie mogę polegać już na tym. Chociaż... Nie zadał mi obrażeń, ale mimo to przerwał. Przepraszam, czyli to jest takie proste, że trzeba się tylko odwrócić. Okej. Dobra. Dawaj, pokaż co potrafisz. Hej. Pokaż co potrafisz, gość. Okej. Bitwa zbliża się ku końcowi. I muszę powiedzieć, skroń mi się chyba zepsuł, bo nie mogę go namierzyć, więc... Mam dodatkowe wyzwanie, bitwę muszę wykonać bez namierzania właśnie. Dobra, dostałem efekt, to się liczy. Na nieszczęście za chwilę muszę przerzucić się sportem na młot. Jeśli chcę dostać ulepszoną wersję, a mówiłem, że chciałbym jak najwięcej ulepszonych wersji broni pozbierać. O ile będę mógł oczywiście. Więc po tym kroku jego szybko młot w dwie ręce. Niestety. Czy go chcę czy nie, muszę teraz tak zrobić.
żeby moje początkowe postanowienie dotrzymać. Dobrze, teraz zdążę to chyba zrobić. Ano, zdążyłem. Nie patrzymy na niego. Łatwe. Wydawało się, że było naprawdę, moim zdaniem to jest bardzo nawet łatwe. Spodziewałem się więcej po przedostatnim bossie. No wiecie, no ja już od początku mówiłem, że spodziewałem się tego wielkiego czegoś, że to będzie ten boss. Zresztą bardziej pasowałaby do niego nazwa Niszczyciel. W moim odczuciu przynajmniej. Dobra. Dobrze, dobrze. Dobrze, kolego. Idealnie po prostu. Dobra. Mamy miniaturę pokonanego kolejnego bossa. Na tym oczywiście będziemy kończyć dzisiejszą przygodę. No ale udało się, patrzcie. Co prawda mogłem tyle nie błądzić, mogłem nie zwiedzać. Mogłem go pokonać dużo wcześniej. Ale i tak, brawo ja, że mi się chociaż to w końcu udało. W ogóle zobaczmy, co będzie za nagroda. Pewnie jego broń, bo zazwyczaj jest tak, że dostajemy broń tego, kogo pokonujemy. Czuł się czyny. Achievement. Ja przyszedłem... Okej, okay, dobra. Czyli tam jest dalsza droga. Prawdopodobnie. Ale wiecie co, tym zajmiemy się już kiedy indziej i... Wow. Wzmocniony obręczny atak z wyskoku. Potężne obrażenia fizyczne, ale nie aż tak bardzo jak były, no i... Aha. Błyskawice. Fajne, bije znacznie więcej, ale nie, ja zostaję przy mieczyku. Dobra, w takim wypadku ja wam dziękuję za obecność i za uwagę, oczywiście. W następnym odcinku idziemy zmierzyć się już z ostatecznym wyzwaniem tej gry, w którym będzie... Jeszcze niemal ten Adyr cały, ten Bóg. Chyba tak się nazywał Adyr właśnie. Ale mniejsza z tym, jak się nazywa. Pokonamy go, zostaniemy bohaterem ludzkości, może nawet grzechy naszego głównego bohatera Harkina zostaną mu przebaczone. A póki co, no robimy... Skok, ale nie chciałem, żeby był aż tak samobójczy. Liczyłem na to, że przeżyje. No cóż. W takim wypadku... No dobra, nawet nie będę się jakoś szczególnie tym przejmował. Standardowo używam tego. Zapisujemy postęp. No i no, to tyle, trzymajcie się.